I kontynuujemy poranek w dzień mamy, więc jeszcze raz mamom wszystkim składamy serdeczne życzenia. Przy telefonie Grzegorz Górny, redaktor Grzegorz Górny. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Zbliża się Kongres Polska Wielki Projekt, 11. już edycja tego kongresu. Czego możemy się tym razem spodziewać? W tym roku będzie on podzielony na dwie części, jedna majowa, druga październikowa. I ta październikowa będzie poświęcona głównie problemom bezpieczeństwa. Dlatego, że niedawne wydarzenia, zwłaszcza pandemia, a jeszcze wcześniej wojna na Ukrainie, która postawiła nas w sytuacji wojen hybrydowych, uświadomiła nam, że dzisiaj mamy do czynienia z zupełnie nowymi rodzajami zagrożeń. Bo zazwyczaj jak myślimy o bezpieczeństwie państwa, to głównie w wymiarze militarnym, czyli jako o zdolności militarnej państwa do odpierania ataków albo o jakimś systemie porozumień sojuszniczych. A teraz okazuje się, że mamy do czynienia z całym szeregiem różnych zagrożeń, które nam każą zupełnie inaczej spojrzeć na kwestie bezpieczeństwa. Nagle się okazuje, że mamy do czynienia z bezpieczeństwem żywnościowym, zdrowotnym, logistycznym, bezpieczeństwem łańcuchów dostaw, rynków finansowych, infrastruktury krytycznej itd., itd. I zamysłem kongresu jest to, żeby porozmawiać właśnie o tych nowych rodzajach zagrożeń i zastanowić się, jak możemy się przed nimi bronić. Powiedział pan, że ten kongres, tym razem będą dwie edycje Kongresu Polska Wielki Projekt. Pierwsza zaczyna się już pod koniec tego tygodnia, w piątek się zaczyna, albo w sobotę. W piątek, drugi dzień, to jest sobota, będzie krótszy, w piątek przez cały dzień, w sobotę do południa. I w tym roku ten kongres z powodu pandemii będzie się odbywał w takim reżimie covidowym. Do tej pory można było gościć na nim wiele osób. Odbywał się w Arkadach Kubickiego. Teraz z powodu tych różnych ograniczeń sanitarnych on się odbędzie na Zamku Królewskim w innej, o wiele mniejszej sali, gdzie jest ograniczona liczba miejsc, ale będzie możliwość oglądania tego kongresu dzięki streamingowi w internecie. A w czasie tej pierwszej części nie będzie gości z zagranicy, rozumiem, ta druga część będzie już częścią, miejmy nadzieję, popandemiczną, rozszerzoną, z gośćmi, którzy zjadą się z całego świata. Dokładnie tak. Ta pierwsza część majowa, która zacznie się w piątek, ponieważ będzie poświęcona głównie sprawom krajowym naszego bezpieczeństwa, dlatego zgromadzi głównie specjalistów i ekspertów z Polski. Natomiast dopiero w październiku możemy się spodziewać gości z zagranicy. Oczywiście, jeżeli ta fala pandemii opadnie. Opadnie, już 1000 osób tylko zachorowało wczoraj. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie poniżej 1000 i wszyscy będziemy dalej się uśmiechać i cieszyć tym, że zdjęliśmy maseczki. Tak to już zostanie. Pan jest organizatorem panelu Bezpieczeństwo Logistyczne. Tak, ale będę prowadził tak naprawdę przede wszystkim panel o bezpieczeństwie energetycznym, które nas stawia też przed wieloma problemami. Z jednej strony mamy tą niedawną decyzję administracji Bidena o zdjęciu sankcji na budowniczych Nord Stream 2. Jest kwestia oczywiście dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych do Polski. Kwestia tego, że nasza gospodarka właściwie jest uzależniona w 70% od węgla. A Unia Europejska z kolei naciska na to, żebyśmy odchodzili od węgla. Nawet w tej chwili już trwa nacisk, żeby odchodzić od gazu. No i jest pytanie, jak się mamy odnaleźć w tym nowym zielonym ładzie, jak utrzymać konkurencyjność swojej gospodarki, a zarazem zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. W tle jest jeszcze rewolucja wodorowa, no ponieważ
Od dawna się już mówi o tym, że wkrótce wodór zastąpi te tradycyjnie używane surowce. I o tym właśnie będzie dyskusja podczas tego kongresu. Jak się odnaleźć w tej zmieniającej się sytuacji? Zachować z jednej strony to bezpieczeństwo energetyczne, ale z drugiej strony też w miarę tanie ceny energii, ponieważ niestety okazuje się, że ceny prądu rosną głównie na skutek tego, że wliczone są w nie tak zwane dopłaty ETS-u, które wynikają z handlu emisjami. I niestety okazuje się, że ten mechanizm unijny wpływa w dużej mierze też na ceny energii elektrycznej w Polsce. Tak właśnie jest i dlatego warto się zastanawiać nad tym, co będzie za lat kilka. Taki jest Kongres Polska Wielki Projekt. Te rozmowy, szczególnie przed 2015 roku, przyniosły w efekcie i dobrą zmianę, i program dobrej zmiany. To ciekawe, że właśnie na początku kongresu, bo on się zaczął w 2011 roku, pojawiła się taka myśl, żeby to było pewien ośrodek refleksji, debat nad stanem państwa i takie laboratorium myśli. I właśnie podczas kongresu po raz pierwszy na przykład przedstawiono koncepcję stworzenia centralnego portu komunikacyjnego albo też inicjatywy Trójmorza. I okazuje się, że wiele z tych pomysłów, które się pojawiają podczas tych paneli, obrad kongresowych, później znajduje swoje realizacje w konkretnej praktyce politycznej. A jak już odchodząc od kongresu Polska Wielki Projekt, jak pan ocenia to, co zdarzyło się w stosunkach polsko-czeskich? No rzeczywiście to jest jeden z tych przykładów, który pokazuje, jak krucha jest ta jedność Europy Środkowej, jak bardzo trzeba się starać, żeby utrzymać tą spoistość już nawet nie tylko Trójmorza, ale samej Grupy Wyszehradzkiej. Ja mam nadzieję, że uda się porozumieć władzom Polski i Czech w tej sprawie, tym bardziej, że można powiedzieć, że jedziemy wszyscy na tym samym wózku. Przecież w tej okolicy Czesi mają cztery kopalnie węgla brunatnego, a tymczasem jest nacisk Unii Europejskiej, żeby odejść od tego surowca, żeby zamykać te kopalnie. I można powiedzieć, że Czesi są nawet w trudniejszej sytuacji niż my, ponieważ takich kopalń mają więcej i raczej należałoby się porozumiewać na przyszłość niż toczyć między sobą walki, więc myślę, że i tak jesteśmy skazani tutaj na współpracę. I tak chyba się stanie, o czym zapewniał Artur Soboń w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Grzegorz Górny był gościem Poranka Wnet, a teraz posłuchamy muzyki.